Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Grzegorz Kuczyński. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Witam, dzień dobry. Pan Grzegorz Kuczyński związany m.in. ze światem mediów, dziennikarz wyspecjalizowany, tak bym powiedział, w temacie Rosji, Wschodu, tego bliższego, służb specjalnych. Przypomnę tylko, laureat Nagrody Mediatory w 2014 roku, absolwent kierunków m.in. związanych także właśnie ze służbami specjalnymi, były pracownik Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak się Państwo domyślają, będzie dzisiaj o Rosji, będzie dzisiaj o Wagnerowcach. Panie Grzegorzu, coś ważnego pominąłem, czy to wszystko? Nie, to wszystko tak naprawdę. No. Mogę tylko dodać, że specjalistyczne studia wschodnie, pierwszy rocznik. Tak jest. Elitarny, bo było kilkanaście osób i tak naprawdę 90% z nich zajmuje dzisiaj różne ważne stanowiska w instytucjach też państwowych, dyplomacji, w ośrodkach analitycznych, więc ja sobie poczytuję za zaszczyt, że też należałem do tego pierwszego rocznika, który był inaugurowany przy udziale chociażby wczesnego premiera Jerzego Buzka. Trochę podobną drogę przeszliśmy, bo zmieniliśmy stronę katedry. Nie dodałem, że też zajmował się pan edukowaniem studentów, ale co ważne, o czym chciałbym bardzo mocno nie zapomnieć. Jest pan autorem, a przynajmniej o tych trzech wiem, książek Jak zabijają Rosjanie, Tron we krwi, sekrety polityki Kremla. No i ta ostatnia z zeszłego roku, Wagnerowcy, psy wojny Putina. Tak trochę pół żartem, pół serio. Pytałem podobnie doktora Michała Marka. Druga część będzie? A propozycje były. Zobaczymy. Być może tak. No, ja wolę pisać o rzeczach i o tematach, które powiedzmy wciąż się dzieją, niż powiedzmy pisać książki takie już typowo historyczne. No bo być może za pół roku tej grupy Wagnera w ogóle nie będzie. No to nikt się nie będzie tym interesował. Więc też muszę to brać pod uwagę. Oczywiście, no jak to w historii, a zwłaszcza też w świecie i służb specjalnych, i trochę sił specjalnych, chociaż komplement by to był dla Wagnerowców, ale nudy nie ma i cały czas wiele się zmienia. Chciałbym zacząć naszą rozmowę na te tematy. Nie chcę powiedzieć, że od rzeczy nieoczywistej, ale trochę tak nie do końca od początku, by nie powiedzieć nawet, że od końca. Bo chciałbym zapytać, czy według pana Prigożyn to jest, nie wiem, dobry planista, lepszy strateg i taktyk niż ci, którzy zasiadają w rosyjskim Ministerstwie Obrony? No bo cała ta sytuacja oczywiście wydaje się teraz mocno w pewien sposób chaotyczna. Chodzą różne poglądy. Jedni mówią, że to maskirówka, że to w ogóle wszystko, co się dzieje, to jeden drugiego oszukuje i tak dalej. No ale trzeba brać pod uwagę, że jednak gdzieś tam ten czynnik chaosu w tym wszystkim gra jakąś rolę. Plus to, że no zachowania jednej, drugiej, a i trzeciej strony, czwartej nawet, bo o tym też jeszcze za chwilę powiemy, mogą być w pewien sposób nieracjonalne, ale jedno chyba Prigożynowi trzeba przyznać, jakąś tam rację ma, chociaż trochę to taki był paradoks i powiem szczerze, trochę śmiechem zareagowałem, kiedy zarzucał oczywiście dwóm swoim największym wrogom, którzy zaraz pod Putinem, że tak się wyrażę, siedzą, zarzucał im, że korupcja, brak organizacji i tak dalej, ale co ważne, wydaje się, że Prigożyn chyba ma lepsze pojęcie, jak w pewien sposób organizować, zarządzać, dowodzić, nazwę to tak, zbrojnymi grupami i te jego pretensje w pewien sposób są słuszne, ale nie możemy też z drugiej strony zapominać, że jest to zwykły zwyrodnialec, kryminalista, zbrodniarz, ultranacjonalista, jeżeli by doszło do takiej sytuacji, której raczej myśmy obaj niekoniecznie przewidywali, jakby miał zastąpić i zostać tym carem, no to wcale dla świata na pewno lepiej by nie było. Zacznijmy od tego, że nie było żadnych szans na to, żeby został nowym carem, natomiast jest takie powiedzenie, że zło jest bardzo inteligentne. Prigożyn jest inteligentny, jest bardzo sprawny. Od dawna to było widać
jest to, że tak powiem, dużo sprawniejszy w pewnych aspektach od Szojgu czy Gierasimowa. Tutaj nie ma wątpliwości, szczególnie jeśli mówimy o takich kwestiach PR-owych, informacyjnych. Widać, że nie wiem, pewnie jeszcze w przyszłości wyjdzie to na wierzch, natomiast wydaje mi się, że musiał mieć dobrych doradców od PR-u, być może nawet nie rosyjskich, ale nawet zachodnich. Więc pod tym względem tutaj Prigorzyn zdecydowanie bije na głowę Szojgu i w tej wojence takiej informacyjnej grupy Wagnera z armią, z Ministerstwem Obrony raczej, toczonej w czasie tej kampanii ukraińskiej, ale też wcześniej, no to tutaj pod tym względem informacyjnym Prigorzyn był nieporównanie sprawniejszy, chociażby warsztatowo od Szojgu, od generałów. Zresztą trudno się dziwić, no Prigorzyn to jest biznesmen, ma swoją firmę, niejedną, prowadzi po prostu interesy, komuś płaci za doradztwo w kwestiach właśnie PR-owych, natomiast no armia, Ministerstwo Obrony, no cóż, no instytucje państwowe, że tak powiem, skostniałe, więc nie zawsze potrafią działać w sferze informacyjnej tak skutecznie, jak chociażby właśnie szef grupy Wagnera, więc no tutaj niewątpliwie ten zwyrodnialec, bo to jest prawda, był skuteczniejszy, natomiast wydaje mi się, że różnego rodzaju akcje w rodzaju rozbijania głowy młotem dezerterowi, czy parę lat temu, pamiętam, w Syrii, zdaje się, zmasakrowanie, torturowanie jakiegoś wziętego do niewoli Syryjczyka, to są elementy właśnie takiej gry informacyjnej, gry wizerunkowej. Prigorzyn po prostu świadomie robił z siebie zwyrodnialca, przywódcę, który jest zdolny do wszystkiego. No i nawet samo werbowanie tych więźniów w koloniach karnych też temu służyło. No. Ale to nie oznacza, że on taki jest. No. Wiemy, że przez ileś lat siedział w kolonii karnej za rozboje, różne przestępstwa jeszcze w czasach sowieckich. Natomiast moim zdaniem to nie jest tak, że jest takim do szpiku kości zbrodniarzem, zwyrodnialcem, który gdyby przejął władzę w Rosji, było i jest oczywiście nierealne, prowadziłby ją na jakiś szlak kompletnego chaosu i zbrodni. Raczej moim zdaniem taki wizerunek bandziora, mordercy, to wszystko było raczej taką grą informacyjną z jego strony. Ale może to mieć też element takiego trochę marketingu, nawet nie wiem jak go nazwać, no bo przecież jest chętny, tak, do najęcia się, czy to watażkom, czy rządom, nie potraficie sobie poradzić. My jesteśmy tak fantastyczni, tak dobrze uzbrojeni, tak dobrze wyszkoleni, wszyscy się nas boją, wszyscy o nas mówią, zrobimy dla was, co tylko będziecie chcieli. Może to chodzić o coś w rodzaju właśnie takiego marketingu trochę, przez budowanie takiego wizerunku? Tak, ale to marketing był raczej oczywiście skierowany na rynek wewnętrzny rosyjski, no bo to nie chodziło o to, że nie chodziło o pokazanie się jak w formie skutecznej formacji zbrojnej, którą mógłby ktoś wynająć poza Rosją, prawda? To było wszystko skierowane na rynek wewnętrzny, na rynek rosyjski. Chodziło o pokazanie, że obok tych nieudolnych generałów z regularnych sił zbrojnych, no, Rosjanie mogą liczyć na tak sprawną formację, jaką jest grupa Wagnera. Nawet w tym poniedziałkowym wystąpieniu Prigorzina, pierwszym od momentu jakby wygaszenia tego puczu, on o tym nieraz wspominał, że Wagnerowcy są świetnymi żołnierzami, lepszymi niż regularne jednostki wojskowe. I to jest raczej, jest i było skierowane w kierunku opinii publicznej w Rosji i w kierunku Putina. Chodziło o po prostu pokazanie Putinowi, że Szojgu, Gierasimow, jacyś tam generałowie są słabymi dowódcami. Ta wojna nie idzie tym torem, jakim miała iść, jak zapowiadali, natomiast Wagnerowcy są tutaj bardzo skuteczni, więc wydaje mi się, że to jest, oczywiście możemy dyskutować mimo wszystko o tym, czy Wagnerowcy są tak skuteczni, bo ten Bachmut jednak zdobywali przez wiele miesięcy. To po pierwsze, po drugie, ich wcześniejsze doświadczenia, chociażby w Afryce czy w Syrii, pokazywały, że nie są wcale tak wspaniałymi żołnierzami. Więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia jednak bardziej z taką PR-owską grą i próbami przekonania Putina, opinii publicznej rosyjskiej, że właśnie Wagnerowcy są tymi najlepszymi żołnierzami reżimu w wojnie z Ukrainą, ale nie tylko. Panie Grzegorzu, tak trochę pół żartem, pół serio, ale właściwie ja się zastanawiam, czy
tak bardzo trudno nie być lepszym od rosyjskiego żołnierza, a właściwie od jego dowódców, bo no, tak samo jak i państwo, nie będę tu już mówił o wszelkiej maści truizmach tak naprawdę, że układ mafijny, oligarchowie, grupy interesów i tak dalej, bo tak jak powiedziałem, jest to no, mocno oczywiste, ale ostatnio mi tak do głowy wpadł, przypomniał mi się właściwie taki film z Nicolasem Cage'em, Pan życia i śmierć. Chodziło oczywiście o handlarza bronią i między innymi tam po prostu magazyny to się otwierały na pełną szerokość, wyjeżdżało wszystko. Jako osoba związana ze służbami i też kiedyś i były żołnierz, no dla mnie niepojęte wręcz to było, ale jak się okazuje, no trochę tak chyba i za trochę bardziej starszych czasów i tych bardziej nam bliższych, jednak chyba tak się działo i tak jak służby, również te specjalne trochę Putina okłamywały, bo taki obraz chyba trochę wychodzi z tego wszystkiego. Tak wojsko chyba też, no i pokazywało się jako te zdolne, skuteczne, mniej lub bardziej radziło sobie, czy to w Czeczenii, czy w Gruzji, no ale teraz pojawiła się Ukraina, państwo prawie, że no nie chcę powiedzieć, że upadające, ale jednak no ostatnią dekadę trochę przespali, tak, bo Ukraina w pewien sposób z kolan wstała i nagle się okazało, że mają ogromny problem i poza ilością na pewno nie idzie jakość. Stąd właśnie to moje pytanie, czy tak naprawdę trudno być lepszym od tej rosyjskiej armii? No nie jest trudno. To znaczy, tu mamy paradoks, bo z jednej strony taki Szojgu czy Gerasimow zdawali sobie sprawę z tego, że Prigozhin będzie próbował się chwalić swoimi sukcesami. Mówię teraz o wojnie na Ukrainie. Ale z drugiej strony musieli mu dostarczać amunicję, broń, bo taki był, no, że tak powiem, przykaz z góry. Więc no, faktycznie tutaj Wagnerowcy mogli się czymś pochwalić. Natomiast moim zdaniem, i to nieraz mówiłem, wartość bojowa Wagnerowców no, w porównaniu chociażby z jakimiś bardziej elitarnymi formacjami sił zbrojnych rosyjskich wcale nie jest taka duża, bo wcześniej na różnych odcinkach, nie mówię teraz o Ukrainie, to raczej nie mieli się czym pochwalić, natomiast na przykład bitwa o Bachmut czy zdobycie Soledaru, okej, no to się zdarzyło, natomiast można sobie zadać pytanie, ile miesięcy zdobywanie Bachmutu trwało i ile tysięcy Wagnerowców poległo w walce o to miasto, więc ja tak jak wcześniej nadal uważam, że wartość bojowa Wagnerowców w porównaniu z tymi no, elitarnymi jednostkami armii rosyjskiej wcale nie jest duża. I to jest tak naprawdę kwestia, powtórzę po raz kolejny, PR-u, chwalenia się pewnymi sukcesami. Tym bardziej, że pamiętajmy o jednej rzeczy. No, oczywiście w szeregach grupy Wagnera walczą weterani, byli żołnierze, oficerowie specnazu GRU czy wojsk powietrzno-desantowych, czy generalnie byli żołnierze Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Natomiast no, jeśli mówimy o Ukrainie, to tam jednak większość składu osobowego stanowili ludzie wyciągnięci z kolonii karnych, którzy no, szli do walki po to, żeby, że tak powiem, zasłużyć na wolność, tak, żeby przeżyć te 6 miesięcy wojny i wrócić do domu i być ułaskawionym. Więc generalnie moim zdaniem no, jednak ta jakość bojowa Wagnerowców wcale nie jest duża i ten nieudany pucz, ten marsz na Moskwę wcale nie potwierdza tego, że Wagnerowcy są jakąś super skuteczną formacją zbrojną. Raczej fakt, że oni dotarli tak daleko, zanim Prigozhin wydał rozkaz odwrotu, to raczej wynika nie z ich siły, ale ze słabości albo decyzji władz w Moskwie o tym, żeby nie przeciwstawiać im się w jakiś stanowczy sposób, niż właśnie tego, że są tak świetni, tak znakomici, że mogą, nie wiem, w ciągu kilkudziesięciu godzin zająć Moskwę i przejąć władzę w Rosji. No właśnie, panie Grzegorzu, mówimy przecież o sile 25 tysięcy osób, około. Celowo mówię osób, no na pewno nie będę ich nazywał też żołnierzami, nazwijmy ich roboczo wojami. I tak naprawdę właśnie ten szkielet pochodzi stąd, z tych środowisk, które pan wspomniał. I to jest kilkanaście, tam się mówi maksymalnie do 10 tysięcy osób. Cała reszta tak naprawdę no, są to więźniowie, więc nie wnoszą jakości. Ale dlaczego też o tym mówię? Bo chciałbym zapytać o Białoruś i o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi, jakbyśmy mogli na ten temat porozmawiać. Czy Prigozhin to w sumie ma tam sobie rezydować sam?
czy jednak ci jego ludzie tam się pojawią, no bo mówi się o budowie obozów, jakiś tam obóz na 8 tysięcy ludzi, ale tych obozów ma być kilka, więc mogłoby sugerować, że wręcz cała grupa mogłaby się tam zmieścić. Tylko mnie osobiście od razu się urodziło takie pytanie. I zawarłem je też, czy wrzuciłem je też na Twittera, bo budzi jakieś moje wątpliwości. Kto przy zdrowych zmysłach, a mam na myśli oczywiście Łukaszenkę, mając armię rzędu pi razy oko 50 tysięcy ludzi, wpuści do siebie 25 tysięcy no, z rzekomo zaprzyjaźnionego państwa. Oczywiście mówimy znowu o tym szkielecie, o tych naprawdę doświadczonych gdzieś tam w boju byłych żołnierzach, specjalsach itd., itd. No ale też bandę zbrodniarzy, zwyrodnialców i przecież no, pojawiła się informacja, no szukając jej trochę przed naszą rozmową, już nie za bardzo mogłem je znaleźć, nie wiem czy one zniknęły czy nie, ale Łukaszenka mówił o tym, że podnosi stan gotowości bojowej swojej armii. Oczywiście ze względu na to, że obawia się NATO. Tak trochę rybem częstochowskim wyszło. Ale mówiąc całkowicie poważnie, no czy on się bardziej nie obawia Rosji i ich jakiegoś... No bo być może cała akcja tak naprawdę była akcją w Białoruś, a wcale nikt tego do końca tak gdzieś nie rozpatrywał. I nagle się okaże, że no, stosunek sił 1:2, umówmy się, armia białoruska, czy właściwie siły białoruskie, o tym między innymi też ostatnio z pułkownikiem Korewiejem rozmawiałem, no to mamy silny na pewno ten element cyber, mamy na pewno silny element sił specjalnych, służb specjalnych też, no ale cała reszta, no to też nie jest jakaś wybitna armia, umówmy się. Więc Łukaszenka albo jest zdrajcą i ten swój kraj już dawno sprzedał jako państwo, no albo zaczyna się faktycznie bać, gdzieś mu się tam coś może załączyło. Tak przynajmniej mi się urodziło, nie wiem jak pan to widzi. Tutaj to jest ciekawe, bo dzisiaj mieliśmy też informacje dementujące doniesienia o budowie jakichś obozów dla wagnerowców, więc tak jak wcześniej mówiłem w różnych komentarzach, nie do końca wiemy, w jakiej formie ten Prigożin przeniesie się na Białoruś, kim on tam będzie. Czy faktycznie on będzie tam zarządcą tysięcy najemników, czy kimś innym, bo też nie wiemy, zakładając, że prawdą jest to, co mówił Putin, że wagnerowcy mają do wyboru. Albo wyjechać z Prigożinem na Białoruś, albo podpisać kontrakt z Ministerstwem Obrony, to też nie wiemy, ilu z nich zdecyduje się na opcję białoruską, że tak powiem. Więc tutaj ciągle nie wiemy, ilu tych wagnerowców teoretycznie mogłoby się znaleźć na Białorusi. Ja uważam, że generalnie zakończenie całego tego puczu wcale nie jest jakimś triumfem Łukaszenki, jak niektórzy przedstawiali, i on sam, że tutaj wszedł w rolę mediatora i zapobiegł w wojnie domowej w Rosji. Natomiast to jest jego porażka, bo na terytorium Białorusi pojawi się przynajmniej te parę tysięcy najemników rosyjskich, między innymi kryminalistów, zbrodniarzy, no, z którymi nie wiadomo co zrobić. Więc tutaj to jest problem dla Łukaszenki i to tylko potwierdza, że to nie on był tutaj głównym peacemakerem i reżyserem tego porozumienia dotyczącego wygaszenia buntu, rozwiązania sprawy, problemu, tak, grupy Wagnera i Prigożina, ale to byli ludzie z Kremla. I tak naprawdę moim zdaniem cały ten scenariusz, to przeniesienie Prigożina, przynajmniej części Wagnerowców na Białoruś, to tylko potwierdza słabość Łukaszenki, a nie nagle jego siłę. Więc no, powinniśmy poczekać chyba chwilę na to, jak sytuacja się rozwinie, ilu faktycznie tych najemników przyniesie się na Białoruś. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, te pierwsze doniesienia o tym, że są jakieś budowane obozy w obwodzie mochylowskim dla Wagnerowców, no one zostały zdementowane chociażby przez samego Aleksandra Łukaszenkę. Więc tutaj ciągle mamy do czynienia z niewiadomymi. No ale panie Grzegorzu, umówmy się. Łukaszenka tak naprawdę w całym tym układzie, w całej tej sytuacji tak naprawdę odegrał rolę marionetki. Miał powiedzieć coś, czego w pewien sposób nie wypadało powiedzieć Kremlowi, no bo by okazał pewnego rodzaju słabość, więc można było go tutaj sprawnie wykorzystać jako takiego trochę klakiera, chociaż to też może nie do końca jest dobre porównanie, no bo mnie cały czas zastanawia, po co właściwie Wagner i cała jego grupa ma wylądować w Białorusi. Nie widzę celu, nie składa mi się to w całość. Czy to ma być forma zesłania, pozbycia się w pewien sposób tych ludzi?
I znowu gdzieś mi się logika gubi, no bo mimo całej tej sytuacji, być może chęci jakiejś tam zemsty, no to jednak pozbywa się Rosja bardzo potrzebnych im sił, bo mimo niby tej swojej ogromnej armii jakoś nie potrafi jednak uzupełniać tych swoich kadr. No ja to widzę jako pewnego rodzaju doraźne działanie bez planu, być może jeszcze pod wpływem jakichś niepotrzebnych, negatywnych emocji. Cóż, zacznijmy od tego, od pytania, ilu z tych Wagnerowców obecnych pojedzie za Prigozinem na Białoruś? Tego jeszcze nie wiemy. Podejrzewam, że jeśli mówiło się o około 25 tysiącach Wagnerowców generalnie w ostatnim czasie, gdzieś tam na froncie, na południu Rosji, bo sam pucz realizowało oczywiście tylko parę tysięcy. Ja zakładam, że jednak część tych Wagnerowców zostanie na froncie, podpisze kontrakty z resortem obrony i będzie dalej walczył z Ukrainą. Więc maksymalnie, jeśli ktoś się zdecyduje wyjechać z Prigozinem na Białoruś, no nie wiem, no to będzie parę tysięcy ludzi. To po pierwsze. Po drugie, no jednak Putin rozwiązuje w ten sposób konflikt, chyba najistotniejszy konflikt od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, czyli konflikt pomiędzy Szojgu i resortem obrony, a Wagnerowcami i Prigozinem. Przecież wiemy, zresztą media na całym świecie śledziły z zapartym tchem te wszystkie jakieś takie wymiany uszczypliwości, co najmniej pomiędzy szefem Wagnerowców a ministrem obrony. I w tym momencie tak naprawdę no, sprawa jest zamknięta i tak naprawdę to w pewnym sensie jednak no, wzmacnia Rosjan na froncie ukraińskim, ponieważ zniknie ten element jakiegoś sporu wewnętrznego. To też o tym trzeba pamiętać. Kolejna rzecz. Nie jest wykluczone, że Władimir Putin będzie chciał wykorzystać Prigozina i Wagnerowców stacjonujących na Białorusi no, do dalszej kontynuacji polityki afrykańskiej. To jest ciekawe, bo ja ostatnio zauważyłem niezwykłą aktywność chociażby Łukaszenki na odcinku afrykańskim. Trzeba też pamiętać o takich rzeczach jak no, napływ nielegalnych imigrantów, ściąganych tak naprawdę przez służby białoruskie, rosyjskie na Białoruś, którzy atakują tak naprawdę granicę z Polską, czy z innymi krajami NATO, z Litwą, z Łotwą. Obawiam się, w tym kontekście obawiam się jednej rzeczy. Czy Prigozin, Wagnerowcy nie dostali nowego zadania podniesienia poziomu tej wojny hybrydowej na granicy z NATO, Białorusi z NATO, jaka była już prowadzona od dłuższego czasu? To jest naprawdę bardzo groźne potencjalnie, tym bardziej, że powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy. Jedna kwestia to jest oczywiście obecność grupy Wagner w różnych krajach afrykańskich. Natomiast oni mają już doświadczenie w tym przemycie ludzi z Czarnego Lądu do Europy. Mam na myśli oczywiście tych Wagnerowców, którzy stacjonują w Libii. Oni biorą udział w tym procederze przemytu ludzi do Unii Europejskiej. I obawiam się, czy obecność Prigozina i Wagnerowców na Białorusi nie zostanie wykorzystana do zwiększenia tej presji migracyjnej na granice NATO, Polski, Litwy czy Łotwy. A nawiasem mówiąc, to znaczy tak, jeśli mówimy o samym Łukaszence, no to moim zdaniem pojawienie się jakiejś takiej formacji najemniczej na jego terenie to nie jest sukces, ale to jest potencjalne zagrożenie dla jego władzy. Zdecydowanie. No i też zobaczymy, jak społeczeństwo i część służb zareaguje, bo przecież w służbach, no oczywiście patrzymy na nich negatywnie, ale jednak też są osoby myślące i nie można im braku patriotyzmu przecież zarzucić. No i weźmy też pod uwagę, że były takie głosy, że migranci atakujący polską granicę mają być uzbrojeni, tak? No, ale to by też zmieniło postać rzeczy, bo to już nosi znamiona przemocy zbrojnej i właściwie ataku, więc nasze działanie też już by było zdecydowanie inne, a to by mocno zaogniło sytuację i no, można się zastanawiać, czy tak naprawdę to wszystko Rosji w pewien sposób na rękę by było. Rosji tak, natomiast moim zdaniem Łukaszence mimo wszystko nie. Mam na myśli oczywiście zaognienie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. A chciałbym zapytać jeszcze o pewnego rodzaju porównanie, bo tak zajmował się pan Wagnerowcami oczywiście i wyszła, przypomnę, w tamtym roku pana książka. Raz jeszcze przypomnę, Wagnerowcy, psy wojny Putina. No ale mamy jeszcze jedną taką grupę, która goniła wielce oczywiście Wagnerowców, tak i goniła, że albo utknęła w korkach, albo miała problemy z własną flotą samochodową.
No mówię o tych słynnych chłopcach z TikToka, czyli o kadyrowcach. No bo co można powiedzieć? No Wagnerowcy jakiś potencjał mają. Kadyrowcy, no być może w trzymaniu, delikatnie mówiąc, za twarz własnego społeczeństwa i robienie Czeczenii takim quasi państwem poddanym Rosji, no to może tu się to wszystko sprawdza, biorąc też pod uwagę no pewien układ o mafijnym charakterze jednak, jakby nie patrzeć. No to o Wagnerowcach można powiedzieć, że jest to takie prawdziwe PMC, Private Military Company. Wejdę panu w słowo tutaj w tym momencie. Ja byłem przeciwnikiem określania Wagnerowców jako taki typowy PMC. Wielokrotnie o tym mówiłem, że to nie jest typowa PMC, bo to nie jest jednak jakaś Blackwater czy inne spółki najemnicze, chociażby z RPA czy z krajów zachodnich. To jest jednak coś innego. To jest taka hybryda państwowo-prywatna. Więc przepraszam, że panu w słowo wchodzę, ale absolutnie i w książce zresztą, ale też w moich różnych wypowiedziach zaznaczałem, że to nie jest... Oczywiście można powiedzieć czas na jawę, na kompania Paruski, że tak powiem, ČVK Wagner, no to że tak powiem w realiach rosyjskich to pasuje, natomiast nie, to nie jest jednak PMC, to jest coś troszkę innego. A jakby pan te dwa teamy miał porównać i potencjał pewien wskazać, bo o Wagnerze trochę powiedzieliśmy, o kadyrowcach jeszcze nie. No, wydaje się, że tak naprawdę największe doświadczenie to mają oczywiście w terroryzowaniu ludności cywilnej, czy tej na własnym terenie, czy tej, gdzie powiedzmy w jakiś sposób operują, no łatwo się w jakiś sposób mści, czy torturuje bezbronnych cywili, którzy nigdy żadną walką nie mieli do czynienia w ogóle. Zacznę od tego, że trochę wystąpię jako adwokat diabła a propos tej interwencji kadyrowców w kwestii buntu Prigozhina. No to można ich bronić w ten sposób, że bunt się zaczął w Rostowie nad Donem i później Wagnerowcy poszli na północ, natomiast no, ci kadyrowcy byli na południe od Rostowa, więc oni po prostu za nimi nie zdążyli w pewnym sensie. Natomiast tak bardziej na poważnie, no to jest w porównaniu z Wagnerowcami, jakbym miał porównać Wagnerowców z kadyrowcami pod względem potencjału militarnego, możliwości bojowych, to jest absolutnie, no to jest porównanie na korzyść Wagnerowców. Kadyrowcy, to nie jest przypadek, że nazywało się ich TikTokerami, tak? Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że jedna rzecz to są oddziały, które służą w Rosgwardii, wchodzą w skład tej formacji, które pojawiły się na wojnie z Ukrainą bardzo szybko, no ale są też takie formacje, chociażby formacja Achmat, która z kolei po rozkazie Szojgu o tym, żeby tak zwani ochotnicy podpisywali kontrakty, jako pierwsza się zgłosiła, że podpisze ten kontrakt. Natomiast no, jeśli chodzi o wartość bojową, to jest wartość niemalże zerowa. To nie jest przypadek, że od początku wojny z Ukrainą kadyrowcy, jeśli byli gdzieś tam dyslokowani, to raczej na tyłach, raczej w charakterze wojsk okupacyjnych, a nie jako siła, która ma atakować gdzieś na pierwszej linii frontu. Więc jeśli chodzi o możliwości bojowe, to jest zupełnie bez porównania są Wagnerowcy i kadyrowcy, więc oczywiście oni wyglądają bardzo, tak powiem, imponująco w kadrach kamer czy na zdjęciach. Natomiast gdybym miał postawić na kogoś w takim bezpośrednim starciu z kadyrowców z Wagnerowcami, to zdecydowanie Wagnerowcy, bo to są jednak w dużej mierze weterani, byli żołnierze specnazu, spadochroniarzy, natomiast no, kadyrowcy, cóż, raczej to jest formacja taka wewnętrzna, pasująca do dawnych wojsk wewnętrznych MSW, bardziej pasująca do Rosgwardii. To nie jest formacja, która prowadzi działania na froncie, to nie jest formacja, która ma jakąś dużą wartość bojową, mówiąc krótko. To od razu mi się przypomniało takie zdjęcie, jak się właśnie kadyrowcy pojawili na jednej z blokad. Podobno 2 godziny po fakcie, tak zastanawiałem się, czy w ogóle w dobrą stronę stoją na tej blokadzie, ale tak całkiem poważnie, bo chciałbym się odnieść do tego, co pan też przed chwilą powiedział, że dobrze wyglądają, tak? No i ja widzę pewien paradoks w ogóle, też w ogóle w rosyjskiej armii, w tych zdjęciach, kiedy można by jakiś tam czuć strach czy respekt. Ja zwróciłem uwagę na coś takiego, że
Oni paradoksalnie wzorują się na te wszystkie nowinki, które przychodzą z zachodu. Nowe hełmy, szyny montażowe, gogle, ochraniacze, które kiedyś były na topie, chociażby na kolana, tak? Wszystko widać, brzydko mówiąc, że jest rżnięte z zachodu. Coś mi tutaj w tej rosyjskiej myśli, jeśli chodzi o wyposażenie i sprzęt, nie gra trochę. No tak, no to jest, to są kwestie wizerunkowe. To jeśli w ogóle porównamy przeciętnego, jeśli mówimy o wyglądzie, przeciętnego żołnierza rosyjskiego i już nawet nie mówię natowskiego, ale ukraińskiego, to jest przepaść, prawda? Więc tutaj w tym wypadku to jest bardziej takie tiktokowe wojsko, mówię o kadyrowcach, bardziej ma być to efekciarskie niż realne, więc no, to akurat nie, zupełnie nie dziwi. Natomiast no, powtarzam, na polu walki to jest zupełnie coś innego niż w przypadku tych Wagnerowców, którzy nie zawsze też byli jakoś świetnie uzbrojeni. Różnie było z tym zaopatrzeniem, natomiast no, tutaj nieporównanie większą wartość bojową przedstawiają Wagnerowcy. Nawet ci byli więźniowie z kolonii karnych werbowani na wojnę z Ukrainą. Panie Grzegorzu, a jeśli możemy, ja bym chciał troszeczkę pociągnąć wątek PMC, mimo że pan powiedział, że Wagnerowców pan tak nie odbiera. Ale gdzieś na takie porównania, powiedzmy, że się pojawiały. Oczywiście prym gdzieś tam wiedli w tym Amerykanie. Sami trochę, niestety tworząc nie do końca wygodną sytuację, że no, gdzie nie wypada swoich żołnierzy wysłać, czy działania są, nazwijmy to, lekko śliskie, no to lepiej wysłać firmę prywatną, zawsze się możemy od tego odciąć i tak dalej. Robią to Amerykanie i zresztą nie tylko oni. W Polsce były takie przymiarki, co najmniej dwie znam, tak? Jedna nawet się zajmowała szkoleniem i to osób, no też nie wyszło to dobrze, że tak powiem, wizerunkowo dla Polski. No i teraz w Rosji. Czy nie powinniśmy na jakimś poziomie tak naprawdę usiąść i się zastanowić, być może na poziomie ONZ-u, nad uregulowaniem funkcjonowania czegoś takiego, bo naprawdę dojdzie w końcu do sytuacji mocno nieciekawych, gdzie faktycznie jakaś firma będzie siłą i będzie świadczyć no bardzo mocno komercyjne usługi, tak to nazwijmy, no będzie wywracała na przykład rządy, nawet te mniej czy bardziej stabilne, jak będzie zlecenie, jak się tylko będzie opłacało, to będziemy robić, co będziemy chcieli. Nie podchodzimy pod trybunał, nie podchodzimy pod prawo wojenne i tak dalej, i tak dalej. No, to byłoby jednak trudno, że tak powiem, sformalizować na takim poziomie międzynarodowym niestety. Natomiast pamiętajmy o tym, że mimo wszystko oczywiście różne państwa wykorzystują prywatnych najemników dla swoich celów, ale jednak jest różnica między Wagnerowcami a spółkami najemniczymi amerykańskimi, zachodnimi, ponieważ oczywiście one były wykorzystywane w Iraku, w Afganistanie, ale do konkretnych celów bardziej ochronnych, to po pierwsze. Po drugie, to był typowy biznes, tak? No to takie spółki i właściciele brali za to określone pieniądze. Natomiast Wagnerowcy są czymś nieco innym. To jest po prostu formacja, moim zdaniem to nie jest formacja prywatna, to jest formacja państwowa, tak naprawdę, która jest wysyłana tam, gdzie nie można wysłać regularnej armii. Zresztą nawet dzisiaj Władimir Putin na jednym z tych spotkań z przedstawicielami siłowików przypomniał, ile pieniędzy, że tak powiem, resort obrony wpakował w grupę Wagnera. Oczywiście w kontekście sprawdzenia tego, czy pieniądze nie zostały gdzieś tam zdefraudowane, ale to pokazuje uzależnienie formacji od państwa. Na Zachodzie aż takiego uzależnienia nie ma. To raz. Dwa, oczywiście, czy można to uregulować? No, moim zdaniem byłoby ciężko to zrobić, bo tak naprawdę, i tak trochę wyjdę poza, powiedzmy, pole polityki, bezpieczeństwa, w sytuacji, kiedy na świecie mamy do czynienia z wielkimi, tak zwanymi ponadnarodowymi korporacjami, które mają ogromny wpływ na nasze życie w różnych aspektach, to niestety ja się obawiam, że w pewnym momencie mogą się pojawić tego typu formacje zbrojne. Ponadnarodowe, prywatne, biznesowe, na pozór formacje zbrojne. Więc tym bardziej niestety jestem pesymistą,
co do możliwości uregulowania działalności prywatnych spółek najemniczych na poziomie ONZ, na poziomie takim międzynarodowym, takim formalnym. Obawiam się, że będziemy mieli do czynienia jednak raczej z rozwojem takiej działalności najemniczej w różnych aspektach na całym świecie i widzę chociażby po Chinach, które do tej pory raczej się w tym nie specjalizowały, że też Chińczycy zauważają, że tak naprawdę skuteczną ochronę ich interesom w różnych częściach świata już nie zapewnią państwowe agencje ochrony, tylko trzeba tutaj sięgać po rozwiązania w rodzaju grupy Wagnera, niestety. Panie Grzegorzu, niestety dobrze się rozmawia, a przynajmniej mnie. Mówiąc całkiem poważnie, idźmy w stronę małego podsumowania. Co to wszystko się w ogóle wydarzyło? Rebelia, bunt, przewrót. Weźmy pod uwagę, że było dużo niespójności w przekazie i to z każdej ze strony tak naprawdę. Niekonsekwencji, bo to było widać i to gołym okiem. Jaki cel tak naprawdę tego wszystkiego miał być? Czy tylko właśnie ten biznesowy, czy wymuszenia tych dostaw, czy może więcej pieniędzy za pewien kontrakt? Tutaj znowu przelewa się też pewnego rodzaju wręcz fala nieracjonalności w działaniu, również po wszystkich stronach. Pojawiają się różne interpretacje, czy to jednak Rosjanie jakiś sukces odnieśli, że w sumie jednak udało im się zrobić całą operację tak, to wszystko odwrócić idealnie, że myśmy się nie zorientowali, co się dzieje, że oni coś wygrali. Powiem szczerze, nie wiem, przynajmniej na tę chwilę co. A być może jeszcze w ogóle Ukraina jakąś rolę w tym wszystkim odegrała, bo też się takie głosy pojawiały. Jakby pan to miał jakoś tak poskładać w pewną całość, to uda się to panu, czy też ma pan takie równoważące się za i przeciw, że w sumie nie do końca łatwo pewien osąd wydać? Trudno jest to zrobić, natomiast postaram się. Moim zdaniem, to już będą takie krótkie, tak powiem, żołnierskie zdania, słowa żołnierskie. Jewgenij Prigozhin, po tym jak Siergiej Szojgu 10 czerwca wydał rozkaz, aby tak zwani ochotnicy podpisali kontrakt z resortem obrony, zorientował się, że do końca miesiąca może stracić kontrolę nad swoim głównym aktywem, czyli grupą Wagnera. Stąd już od dobrych paru dni podnosił stawkę w swoich krytycznych słowach pod adresem nie tylko Szojgu, ale też Kremla, Putina tak naprawdę i sposobu prowadzenia wojny. Kiedy to nic nie przyniosło, zakładam, że Prigozhin właśnie robił to w tym celu, żeby zmusić Putina, żeby po raz kolejny jako mediator wygasił ten ostry konflikt pomiędzy szefem grupy Wagnera a ministrem obrony, zdecydował się na bardziej radykalny krok, czyli zajęcie Rostowa nad Donem. Problem w tym, że samo zajęcie Rostowa nad Donem też nic nie dało. Co ciekawe, to zajęcie Rostowa nad Donem odbyło się przy bierności struktur siłowych rosyjskich. Obecnie wiemy o tym, że oni dostali z góry rozkaz, żeby opuścić tak naprawdę miasto, nie przeciwstawiać się Wagnerowcom i ich działaniom, tylko zająć pozycję na zewnątrz i czekać na rozkazy z góry. Prigozhin zajął Rostów i zapewne czekał wtedy na reakcję Władimira Putina. Reakcję w tym sensie już być może nie chodziło o obalenie Szojgu, ale o to, żeby on sam dostał pewne gwarancje bezpieczeństwa, a być może gwarancje dalej kierowania grupą Wagnera, przeniesienia w inny rejon. Natomiast tego nie było, więc był marsz na Moskwę. Kreml nie zdecydował się ciągle na ostre rozwiązanie, na rozlew krwi. Ciągle były prowadzone negocjacje, które zakończyły się ostatecznie tym kompromisem sobotnim, efektem którego jest przeniesienie się Prigozhina na Białoruś i przynajmniej części Wagnerowców. Moim zdaniem, mówiąc krótko, Prigozhin nie miał na celu przejęcia władzy w Rosji. Tak naprawdę nie zależało mu tak w 100% na obaleniu Szojgu. To był tylko jakiś tam argument w jego ustach. Chodziło mu o to, żeby utrzymać kontrolę nad grupą Wagnera, przynajmniej jej częścią, i zachować część swojego biznesowego imperium. Oczywiście dowiemy się w najbliższym czasie, jak to z tym będzie, czy te firmy nie będą przejmowane, czy nie będzie przejmowania też dużych oddziałów Wagnerowców.
Tego w tym momencie nie wiemy, natomiast moim zdaniem, mówiąc krótko, to nie była próba przejęcia władzy w Rosji, to był desperacki krok Jewgenija Prigozina w celu ratowania skóry, niewykluczone, że pozytywnie postrzegany przez część elity w Moskwie, co mogłoby potwierdzać to, że Wagnerowcy bez problemu maszerowali na Kreml. Natomiast powtórzę, groźby wojny domowej w Rosji czy obalenia Władimira Putina nie było w żadnym momencie. To była po prostu w dużej mierze gra Prigozina na zachowanie co najmniej części dotychczasowych wpływów. Przełoży się to wszystko w jakiś sposób na przyszłość Rosji, na, nie wiem, może pogłębianie chaosu? Rosja okaże się, że jednak jest jeszcze słabsza niż by nam się wydawało, bo no też można by wnioskować, że pewnym takim, nazwę to wrogim zadaniowaniem, można by naprawdę Rosję osłabiać, a wszyscy ci, którzy z nimi mają jakiś problem, być może udałoby im się odzyskać własną pozycję, by nie powiedzieć suwerenność. Znaczy, tak jak od początku twierdziłem, że tutaj nie można, że tak powiem, histeryzować i oczekiwać nagle upadku reżimu Władimira Putina, wojny domowej, tak samo teraz, po tym takim właściwie niemalże bezkrwawym zakończeniu tej rebelii, twierdzę, że to wszystko jednak osłabiło Władimira Putina w znaczący sposób, ale nie chodzi o osłabienie jego wizerunku w oczach opinii publicznej rosyjskiej, która jest generalnie obojętna na to, co się dzieje na szczytach władzy, czy w oczach tym bardziej opinii publicznej, czy Chin. Przede wszystkim te wydarzenia osłabiły Władimira Putina w oczach elity rządzącej Rosją i to jest decydujące. Ludzie, którzy przez przeszło 20 lat rządzili Rosją wspólnie z Putinem, którzy czerpali z tego bardzo duże zyski, którzy oczekują, że będą mieli gwarancję bezpieczeństwa zarówno osobistego, politycznego, jak i finansowego, no oni ujrzeli przywódcę, który po prostu no, nie dał rady, mówiąc krótko. Więc to jest duży cios w możliwości Putina. Oczywiście dowiemy się dopiero w następujących dniach czy tygodniach, jak on z tego wyjdzie, bo tak naprawdę ostatnią szansą dla niego, aby utrzymać prestiż, utrzymać władzę, to są teraz czystki personalne. To jest wymienienie chociażby części szefów struktur siłowych. Jeśli do tego nie dojdzie, to jestem przekonany, że Władimir Putin stanie się taką, w terminologii amerykańskiej politycznej mówi się lame duck i generalnie no, nie zgłosi swojego akcesu do kolejnych wyborów prezydenckich w 2024 roku. Więc no, to jest moim zdaniem duży cios dla Putina i w najbliższych dniach dopiero dowiemy się, czy on wyjdzie z tego wzmocniony, czy wręcz przeciwnie. Wzmocniony by wyszedł, gdyby tak naprawdę zgasił ten bunt siłowo, zdecydowanie, topiąc go we krwi wręcz. Natomiast jeśli nie będzie tutaj, po tym jak poszedł na kompromis, jak nie będzie żadnych zmian personalnych, to tym bardziej będzie to potwierdzenie jego słabej pozycji. I to oznacza, że jego rządy dobiegają tak naprawdę końca. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za wyrażenie swoich opinii. Moim Państwa gościem dzisiaj był pan Grzegorz Kuczyński, dziennikarz specjalizujący się w tematyce Rosji, obszaru postsowieckiego oraz służb specjalnych, dzisiaj związany z portalem i.pl, autor książek na temat Rosji, m.in. Wagnerowcy, psy wojny Putina. Bardzo serdecznie, panie Grzegorzu, dziękuję. Dziękuję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/ Na Celowniku.